Okej, okay. Tutaj mówiłaś, że widziałaś jakąś starszą kobietę chowającą coś, jakieś pieniądze. To pójdźmy tam, zobaczmy, co tam było. Co to w ogóle jest jakiś taki worek dosyć duży. Teraz ona go jakby trzyma na plecach. Co to są? To nie są tylko pieniądze, to w ogóle przychodzi, że tam są jakieś jeszcze kamienie, jakieś Oszczędności? takie oszczędności. Dobrze, zobacz, co ona z tym robi, dlaczego ona z nim idzie, dlaczego ma go na plecach. Wiesz co, to nawet nie oszczędności bym to nazwała, Edzia, tylko taki majątek, bym powiedziała. Majątek Okej, to jeszcze lepiej. życia, wiesz, bym powiedziała. To jest majątek życia. Dobrze, zobacz, co tam się dzieje. Wiesz co, tutaj w ogóle przychodzi do mnie, że jest jakaś taka wojna, jakaś jakby, wiesz, jakaś bitwa gdzieś tam. I ta kobieta po prostu bierze to i wcześniej widziałam, jakby ona chowała pod jakiś taki drewniany strop, coś takiego. A teraz w ogóle jeszcze jakby widzę to, jak ona bierze, bo teraz wcześniej widziałam tylko, jakby miała coś w ręce. A teraz jakby ma cały worek i chce to gdzieś zakopać. Idźmy na linii czasu do przodu. Zobacz, jak ona go zakopuje i idźmy dalej, co się dalej stanie. Zakopuje go w końcu, czy nie? Nie, nie zakopuje go Edzia, wiesz, bo chodzi o to, że w momencie, jak ona się tam do tego przygotowuje, to teraz widzę jakby wtargnięcie do domu, znaczy w jej przestrzeń, tak? Powiedzmy, że w jej przestrzeń i widzę, jak to jest rozkradane, jak to jest rozbierane. Czyli ona chciała, ona miała taki zamiar, ale nie doszło do tego, czyli zostało rozkradzione. Zobaczyć, kto to. Wiesz co, przychodzi do mnie, że to jest w ogóle, że to są jacyś ludzie, którzy, bo to są czasy jakichś takich wojen, tak? No. Nie wiem w jakich wojen, ale jakieś wojny. I to są ludzie, którzy, to nie są żołnierze, to są ludzie, którzy są po prostu zdesperowani, biedni. Wiesz, bo to są czasy, że walczysz, wiadomo, wszystko. Tak, chodzi mi o to, czy to są sąsiedzi, znajomi, rodzina. Nie, to nie jest rodzina, to nie są, wiesz co, czy sąsiedzi, poczekaj. Nie, Nie, bliskie grono, też nie. to nie jest bliskie grono, to są po prostu ludzie z tej miejscowości, bym powiedziała, tak? Ale Okej. to nie są sąsiedzi gdzieś tam za miedzy, nie jest rodzina. W takim amoku w ogóle wpadli i to, wiesz, i to zabierają. Zobacz mi teraz, co się dzieje dalej. Dobrze, zostało wszystko rozkradnięte i co się dzieje dalej? Co, no widzę tą kobietę płaczącą i przychodzi do mnie, że jest głód, że jest tam, Powiedz mi że tak, był tam. co się dzieje dalej z jej życiem? Czy ona właśnie umiera z głodu? Czy jak jej życie toczy się Nie. dalej? Co, przychodzi do mnie, że ona, że głód panuje, w jej rodzinie. Bo ona miała jakby, ma rodzinę do wykarmienia i po tym, jak zostało to jej zabrane, to tam zapanował głód, nie ma totalnie nic, bo jakby to, co ona miała w tym worku, tym też jakby mogła negocjować jedzenie, kupować jedzenie, jakkolwiek, ale to zostało zabrane wszystko, bo ona tam miała w tym worku wszystko, co mieli i w tym momencie jest mega głód. Widzę Dobrze, tak, widzę. zobacz mi tak. Dobra, dzieci, mąż, rodzina, wszyscy w wyniku tego, że straciła ten dobytek, umierają z głodu? Męża nie ma, w ogóle jest taka informacja, męża tam nie ma, ona była sama. Wiesz co, jedno dziecko, widzę, że jedno dziecko w ogóle jest takie wychudzone i ono umiera. Najpierw to dziecko umiera i później ona też umiera. Okej, dobrze, o to mi chodziło. Tu mamy piękne przełożenie.
pieniądze mi tak ukradną, a jak mam pełny brzuch, to, to wtedy przeżyję, tak? Bo tutaj zabrali jej wszystkie pieniądze, za co nie mogła później przecież nakarmić dziecka, nie, sama umarła w wyniku. Więc tu mamy dwa konflikty od razu. W momencie, jak jej rozkradają to na jej oczach. Ja bym chciała, żebyś stamtąd mi wyciągnęła, co ona miała wtedy w głowie, co ona czuła, co ona obserwowała, co tam się działo. Wiesz co, pierwsze to umrę, tracę cały dobytek życia, wszystko na marne, wszystko poszło na marne. I po co było na to tak ciężko pracować? Pieniędzy mi się nie najem. To wszystko jest niepewne. Dzisiaj jest, jutro nie ma. Pieniądze można ukraść, można zgubić, tak? Mogą, odbierają mi majątek? Rozkradają, odbierają. Tam jeszcze wszyscy mnie rozkradają, wszyscy mnie, w ogóle wszyscy mnie rozkładają na czynniki pierwsze. Tutaj jest w ogóle coś takiego. Właśnie jeszcze tam z rozpaczą, rozpacz jeszcze mi idzie, rozpacz, tam była wielka rozpacz. Wiesz co, tutaj w ogóle jest wolę nie mieć, niż się tak czuć. Odarli mnie ze wszystkiego. Zabrali mi godność też tutaj jest. Zabrali mi godność. Ja mogłam na to pozwolić? Wiesz co, zabrali mi godność matki też. Wiesz co, to jest też jest coś z niegodnością. Jestem niegodna. Czuję się niegodna. Nie jestem godna tego dobra? Nie jestem godna tych pieniędzy, tych kosztowności? Nie jestem godna czego? Jestem, tutaj w ogóle nie jestem godna, żeby mieć dzieci. Zawiodłam wszystkich. Zawodzę jeszcze, okej. Okay. Czyli jak tracę, to zawodzę? W ogóle na zasadzie, jak mogłam do tego dopuścić? Jestem beznadziejna. Nienawidzę siebie. Czyli tu jest jakieś takie biczowanie się za to. A, moja wina? To wszystko moja wina? Wszystko moja wina. Zobacz mi jeszcze z momentu, jak to dziecko też, jak one zostają same z tym dzieckiem i to dziecko umiera na jej rękach i tam jeszcze, stamtąd właśnie. Umieram z głodu. W momencie, kiedy tak jak powiedziałaś, nie, jak to dziecko umiera, to jest na zasadzie takiego poddania się, poddaje się totalnie. Już nie mam siły, żeby walczyć. Nie ma sensu, żebym tu była. Moje życie straciło sens. Nie widzę sensu życia. Straciłam sens życia? Nie mam już dla kogo żyć, dlaczego żyć? Czuję się w ogóle bezużyteczna. Moje życie się skończyło? Moje życie się kończy? Skończyło się wszystko. Cofnij się proszę do momentu, kiedy do tego miasta, jak są jeszcze jakieś, nie wiem, 50 kilometrów od tego miasteczka, od tej miejscowości, w której ona mieszka, jak się zbliżają te wojny, to proszę, żeby, nie wiem, ona dostała telegram, list, wiadomość od jakiejś tam rodziny z daleka, że wojna idzie, żeby ona się ewakuowała i jak najszybciej uciekała stamtąd. Żeby już w tym momencie się spakowała. Wiesz co, jest jakiś taki wóz, taki jak drabiniasty wóz i tam są ludzie pakowani i ona właśnie jest pakowana z tym dzieckiem przez jakiegoś mężczyznę, którego prawdopodobnie wtedy nie było w domu. Więc on zostaje, a on ich wpakował na ten wóz i na to, i to dziecko. Dobrze, sprawdź mi teraz, czy udaje jej się uciec. Wiesz co, tak, ona jest taka, jest informacja, że ona się przemieszcza, tak? Ona jakby nie osiedla się w jednym miejscu, tylko się przemieszcza z miejsca na miejsce, ale dzięki temu jest bezpieczna. Jest bezpieczna, o to mi chodziło. Super, dobrze. Teraz zamknij proszę tą przestrzeń.